Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i Ratropolis. I na dziś... Dobra, dzisiaj na wstępie, już trochę plączę. Chciałbym wam pokazać moją ostatnią rozgrywkę, którą miałem, łącznie 16. Wynik 190, złoto widzicie ile, mieszczury tyle, 19 minut, trochę doradców, wszystko jako... No oczywiście generał, ale powiem wam tyle. Najlepsza karta jaka może być. Dzięki niej możecie bez grania pod jakąkolwiek kartę militarną, budując tylko domy, zaspamić przeciwnika milicją łuczniczą, potem łucznikami królewskimi, czy jakoś tak, no ogólnie najlepszymi łucznikami. I powiem szczerze, nic nie miałoby szans. Jeśli was zastanawia, dlaczego przegrałem, było to głównie przez moją głupotę, że moich oddziałów łuczniczych nie przyniosłem na mur wcześniej, przez co jeden boss szybko zniszczył wszystko, łucznicy zamiast strzelać uciekali i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, gdyby nie ta głupota, ja czuję, żebym to wygrał. Ale dobra, starczy tych wszystkich rzeczy. I dzisiaj z tego też powodu gramy generałem na normalnym, w lesie. I oczywiście spróbujemy odblokować nowe karty i być może wygrać, żeby w końcu odzyskać nawigatora. Co tam ciekawie, jak go zmieniali, bo jednak oni nic nie... Dobra, ale mniejsza z tym... Dobra, 4, czyli grancarstwo, szybko domek. Zboże, przemieszanie. Dobra, kolejne grancarstwo, mamy 2, to włączamy tak. I jesteśmy gotowi już na pierwsze starcie z przeciwnikiem. W sumie mógłbym to włączyć na łatwym, byłoby spokojniej i w ogóle lepiej pod... Powiedzmy sobie szczerze, nagrywanie czy coś, ale nie ma sensu. Lepiej pokazać wam moją prawdziwą potęgę, o ile zdobędę odpowiednie karty. Na normalnym niż chować się za easy i potem... Po prostu nie ma tej satysfakcji z tego, że udało się coś osiągnąć na normalnym. Dobra. Tylko 2 szczurki, ale... No. Nawet jeśli teraz to aktywuję, to i tak zarobię na tym 1 monetę. Chyba. Tak, 1 monetę zarobię na tej wymianie, więc... Nie jest to może szczególnie opłacalne, ale ważne, że jest jakkolwiek. Okej, dobra. Kolejny milicjant. Szybko, co my tu mamy? Skarbowniczy... Wezmę szczerze. Jeśli mam zamiar zrobić tą strategię, to jednak będę potrzebował dużo przemieszczenia jednostek. I tak, szybko przemieszczać, nawet kosztem niewielkiego wydania złota. Sklep obuwniczy tutaj, dobra. Zboże, ser. Strażnik. I tak. Mógłbym niby już aktywować falę, ale nie ma sensu. Zobaczmy, co my tu mamy. O. No nie jest najlepiej. Co prawda mam gladiatora, który... Jeśli zdobędziemy źródło leczenia, będzie niepokonany, ale... Czy ja wiem. Dobra, wezmę jego i market. Może to pozwoli mi szybciej zdobyć karty, których potrzebuję. Jednak gladiator sam w sobie jest moim zdaniem wystarczająco stabilnym jednostkiem, żeby nawet w sytuacji, gdy nie zdobędziemy wezwania do broni, no móc ukierunkować naszą rozgrywkę w sposób bezpieczny. Na co to będziemy potrzebować jednej karty jakiejś, która będzie leczyć. I w sumie jak już będziemy mieli kartę leczniczą, to tylko starać się jak najszybciej ją dobierać, rzucać, żeby... Gladiator co chwilę się ranił, leczył, rozumiecie? Dobra, poziom przywódcy, ulepszenie, usuń kartę, poziom przywódcy oczywiście. Bo to właśnie ten trik, że musimy mieć dużo poziomów przywódcy. Rzucić wyzwanie do broni, kiedy mam pustą rękę, dużo ich. Wzbufować. Pamiętajcie, każdy poziom daje chyba 1,3 albo 2,6. Nie jestem pewien, ale ogólnie każdy daje trochę, to wyobraźcie sobie, jak mamy pełno tych poziomów, to... Tak po prostu możemy wywołać... No istną lawinę. Wzmocnienia, taka milicja wzmocniona, która kosztuje, podkreślam, 0 do postawienia. No, nic się z tym może, nie może równać, jeśli chodzi o efektywność, gdzie tam 90 parę złota wydajemy. No i mamy w sumie całą armię prawdopodobnie. Dobra, mniejsza z tym, jeszcze on, dobra. Przemieszać szybko. Dobra, ser. Milicjant tarczowy też niech będzie. No i mamy już w sumie zajęty cały ten... Całą populację, no co prawda jeszcze zboże, ale... Powiedzmy sobie szczerze, zboże chciałbym zostawić ze względu na to, że jak na razie to jest jedyny stabilny sposób na zarabianie. Przy okazji szybciej szczury. Chciałem w sumie mutanto szczury. Chciałbym po prostu rzucić, ale dobra. Zarobimy na tym, tym razem dobrze nawet. Okej, jest nagroda i teraz tak. Zraniony stur, tak. Losowa karta wojska, ale nie. Doradca za 100 zł może się opłacić i... Mogło być lepiej, mogło być gorzej, dobra. Teraz co my tu mamy? Dom. Albo złoto. Oczywiście, że dom. Jak mówiłem, jeśli chcemy mieć wszelkie korzyści z potencjalnego wezwania do broni, to musimy mieć po prostu sporo mieszczurów. I tak wiem, że mogą użyć tej mocy, ale no nie jestem z tych, co chcemy używać za każdym razem. Więc no. To też może być mój błąd, taki delikatny. Super. Wszystkie sery. Jeszcze co? Lepiej mi się nie mogło trafić, jeśli chodzi o zarabianie na obecny moment. Tak więc dobra. No szybciej. Bita za bita, zanim się efekt skończy. Dobra. Złoto się na pewno zwróciło. Co prawda nie na wszystkich, za szybko aktywowałem, ale może być. I to jest tak, poziom przywódcy za połowę złota, dobra, może być. Usuń karty, dom, rozbudowa. O, dom. Zdecydowanie dom. O, kupiec idzie. Super. Teraz szybko tak. I taki delikatny cheese zaraz będzie, bo zaraz kupiec przyjdzie, więc znowu nam się to odnowi i będziemy mieli już dwóch ulepszonych bardzo. I powiem wam szczerze, ich tu już nie będę dorzucał. Z nich chciałbym zacząć tworzyć drugi front na później. I tak, co my tu mamy? Mur. Zdecydowanie chociaż jeden mur się przyda, więc nie będę żałował, że go teraz zakupuję. Przyszłościowa inwestycja, rozumiecie? I w sumie, powiem wam szczerze, idzie naprawdę dobrze. Nawet się nie spodziewałem, że tak będzie. I chyba tak szczerze ze wszystkich rzeczy, o których myślę, poza... Chyba to się nazywał dowódca, czy jakoś tak, ten doradca, który mi się też przydał. Przydała się żona. Nie wiem, czy pamiętacie, ona skraca mocno czas odnowienia naszej mocy. Dzięki temu bym mógł szybko tworzyć pełną milicję i ją wzmacniać i byłby spokój, dobra? Usuń kartę, złoto przywódca, zdecydowanie. I tak, jeśli jest już taka sytuacja i w ogóle mam tutaj stabilną armię, przynajmniej na obecny moment. Bierzemy doradcę. Okej, to było. Dwie karty więcej przy przetasowaniu, ale przetasowanie rzadsze. Okej, giermek. Powiem wam szczerze, zaryzykuję. Wiem, że on jest ciężki do wykonania, ale zaryzykuję, bo jeśli szybko go postawimy, to może nawet jeszcze coś z niego wniknie. Dobra. I teraz tak, niestety blokuje sobie sporo, ale przynajmniej mamy gotowe to. Jeden już pomału będzie swój czas odbywał. Więc dobra. Polowanie można już zarzucić. I teraz tylko poczekać na moment, kiedy zarobimy, żeby móc zajrzeć do markieta. Oczywiście nadal chciałbym zdobyć wezwanie do broni. A nawet jak się nie uda, to trudno się mówi. Dobra. I co my tu mamy? Terytorium, legendarna karta. I ulepszenie. Chyba wezmę szczerze arenę. Powiem wam szczerze, jest to ryzykowne, ale jeśli zdobędę dobre leczenie, będę miał pełną milicji, to arena naprawdę będzie nam mogła mocno aktować. Dobra. I co my tu mamy? Marsz, farma, dodatkowy marsz, losowa karta, gladiator. Wezmę garbanie, bo przecież nie było w sumie. Zawsze jakieś dodatkowe zyski za każdego pokonanego. Okej. Strażnicy... nie. Tutaj ich nie potrzeba. Ta strona jest dużo gorsza niż ta. Chociaż tutaj też nie trzymają się najlepiej. Ale cóż mogę zrobić? Dobra. Więc teraz tak. Na arenę mnie nie stać, garbarni postawimy tu. Garncarstwo oczywiście. No i nie zostało już nic innego, jak tylko czekać. No i chyba to będzie już spory problem. Znaczy nie, dobra. No, giną niestety. To już za szybko aż. Jator tutaj. Tutaj potrzeba strzelca niestety. Karta jakaś fajna. O, berserker. Wiecie co? Zmienili go i to bardzo. Ale dla mnie to dobrze. Bo teraz daje mi się dużo lepszą kartę niż był wcześniej. Dobra, doradca wojskowy, co my tu mamy? Może być. Nie jest najlepsza, ale okej. Okej, dobra. To teraz szybko tylko polowanie. Przetasowanie i... Co my tu mamy? Dużo serów. To oczywiście tak. Teraz dobra. Tutaj tak i miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Szukam jeszcze co kupić dostępnego. Medyk, serio. W takim momencie. Oczywiście zabrakło. Jezu, gdy nie medyka, to gladiatorzy już byliby potężni. Okej. Usuwanie karty nie. Na razie jeszcze kolejny domek. Oj, przy okazji już nasz ten giermek się ogarnął. Więc tak, teraz mógłbym zrobić już z niego tego kawalera na linii frontu. Dobra, sporo ryzyko. Nie ukrywam, ale muszę. Po prostu innej nadziei dla nas nie ma. Jeśli mogą zrobić z tej strony. Tak. Muszę przyznać, idzie mi dużo gorzej niż to miało miejsce ostatnio, ale... Nie będę pesymistą, może się jeszcze uda odkłócić. Mam przynajmniej taką nadzieję. I tak, włączamy szybko funkcję tam. Jak wiadomo, teraz kiedy przeciwnicy dużo mniej biją, może dzięki temu uda się przytrzymać. Ta funkcja jeszcze da nam trochę kasy. I dobra, jak na razie wygląda na to, że kawalera opłacało się tutaj zarzucić. Super. No, doradca jest jednym do ataku, no niestety. Teraz już nie będziemy mogli za bardzo tarczowy wydawać, ale... Serio, no... Nie najlepiej. Dobra, marsz, overheal i succeed. Overheal. Powiem wam szczerze, jeśli zdobędziemy leczenie, co? Dzięki takiemu overhealowi możemy... Z czystym swoim powiem... Uczynić naszą armię nieśmiertelną. A security center? Nie. Fitness. Może się przydać, ale powiem wam szczerze, raczej jeszcze nie teraz. Mur. Tak, zdecydowanie jest to moment, w którym muszę już pomyśleć o następnych murach. I on jest za 2, niestety. Dobra. Tego nawet nie zarzucam. Wolę już nawet poczekać, aż zginie ktoś jeszcze. A powiem wam szczerze, nie wiem, czy sobie poradzę z tej strony. Chociaż... Mam nadzieję, że kawaler jest wystarczająco mocny, żeby przynajmniej część z nich pokonać. Okej, dobra, mamy berserka. Overheal zarzucę, teraz berserk przynajmniej będzie sobie zwiększył max HP non-stop. I to jest właśnie to, dlaczego czuję, że berserki będą idealnym wyborem. Poginęło ich sporo, ale no, berserkarzy przynajmniej się trochę podleczyli. Tym samym zwiększając swoje maksowe. Dobra, co tu mamy? 10% więcej złota. Z legendarnych budynków nic. Z ulepszenia karty. Aż zobaczę jedną rzecz. Bierę. Powiem wam szczerze, bierę, bo... Czuję, że jeśli będzie taka szansa, to chciałbym z nich zrobić trzon mojej całej armii. Tacy, którzy się leczą non-stop i po prostu nie da się ich zranić. Dobra, losowa karta wojska. Wzmocnienie murów, losowa karta wojska. Dobra, opłaciło się. Ale zaczyna się delikatny problem, dobra. Więc tak. Ty, mój drogi kawalerze, nie możesz paść. Potrzebujecie jako szczura królewskiego. Tam strażnika królewskiego, nie wiem. Nie pamiętam do końca nazwy, więc ty na razie idziesz gdzie indziej. Nie. Nie. To byłoby nawet fajne, ale nie. O, zdecydowanie. To jest tylko najgorsza część. Muszę zarobić na to, żeby to postawić. I to czym prędzej. Albo nie ryzykować. Na razie zarzucić tak. Rezygnując z wszelkich korzyści z tego płynących. Po prostu już drewnianego berserka zarzucić i liczyć na to, że oni wybronią tą stronę. Ta chyba najlepsza opcja. Dobra, krótko odwiedziny domowników, czy w sumie domowników już zaliczone. Tym razem, jak widzicie, było się bez cięcia. I wielki dylemat, powiem wam szczerze, złoto czy dom? Dom daje nam szczury, złoto da nam możliwość postawienia już tego, co spowoduje, że każde użycie mocy będzie nam dawało mi szczurów. Dobra. Jak wygląda sytuacja? Co? Nie za ciekawie. Dobrze. Przynajmniej cokolwiek mam osiągnięte. Szkoda tylko, że gorzej ze złotem. Ale dobra. Teraz na spokojnie do tego podejdziemy. To może się uda. I z chęcią bym ich sobie przeniósł, ale obawiam się, że niestety to może być kiepska decyzja. Dobra. Mam niby coś trochę złota, muszę zobaczyć, co jest tutaj do kupienia. Przy okazji... Plus 2 do obrażeń. Wiem, że to może być największa głupota, jaką teraz zrobiłem, ale... Czuję, że to 2 do obrażeń może być zbawienne. W sumie dzięki temu będę mógł znowu ich wystawiać. Chociaż tak, raczej się szybko ich postaram pozbyć. I nie, to nie dlatego, że jak tam Manoni pisał pod jednym z odcinków, on na moim miejscu się tego pozbywał. Chociaż po części też to, ale bardziej mi chodzi o to, że jednak czuję, że oni... nie są jakoś szczególnie potrzebni w momencie, kiedy ma strategia nie opiera się teraz na szybkim levelowaniu milicji, tylko na właśnie używaniu specyficznych kart. Dobra, co my tu mamy za karty? Garbarnie, spichlerz, obalanie, nie. Rozbudowa, zdecydowanie. Okej, gladiator fajnie, ale ta sam też potrzebuje wsparcia. Przemieszać. Zarobić 50 na rozbudowę oczywiście. Jak tylko to będę miał, zarzucamy rozbudowę tylko na to, żeby wszystkie po prostu oddziały miały plus 3 do obrażeń i plus 2. Wiem, że delikatnie można to nazwać stratą i w ogóle nieopłacalnością, ale... No powiedzmy sobie, że dla mnie to jest jednak nadal ważne. Część ich poumierała niestety. Zmniejszymy też HP, co jest nieszczególnie mądre. Zdecydowanie lepiej tego nie używać, jeśli nie będę miał leczenia. Ale no wracając. A! To już boss Łasic przychodzi. Okej. Ja nie zwróciłem na to uwagi. Zresztą już ten czas. Ale dobra, berserkowie jakoś to jeszcze przytrzymają, więc strażnika królewskiego. Ja nie bym zduplikował jako karty, ale nie ma szans, więc po prostu ulepszę jak się da. Jeszcze to zrobię. Wiem, że to jest może marnotrawstwo, ale chcę po prostu wyciągnąć wszystko, co się da z niego. I cóż, zarzuciłbym go na tą stronę, bo przez moją głupotę własną jest tutaj teraz bardzo mało. O proszę, jeszcze kupiec nadciąga. Dobra, tu też jest źle. Ze strażnikiem królewskim jednak poczekam chwilę. Co prawda nie będę przemieszał ręki, ale... Obecnie muszę to zrobić. To jest zbyt istotne. Okej, szybciej. Właśnie masz coś ciekawego przy okazji, kumplu? Ulepszenie kart. O, pierwsza pomoc, super, super. Ta dwójka berserków, jak widzicie, sobie powinno poradzić. Swoją drogą, jak się nazywałem? Berserker po prostu. Żadnej gry słownej ze szczurem czy coś. Szkoda. Ale licznie okej, fajnie też. O, właśnie overkill przy okazji. Oni w ten sposób się dalej wzmacniają. Muszę o tym pamiętać, że kiedy tylko jest okazja, to trzeba rzucać overkilla. Czy jak to się nazywa, dobra, nieważne. Poziom, ale plus 10 do kosztów, nie no... Epicki budynek. Okej, łowisko nie jest może tym, czego się spodziewałem, ale może być. I dobra, wiecie co, pora się pomału pozbywać serów. One zaśmiecają. A jednak tak czy jak jest ich pełno. I tak, teraz tutaj nie ma, przebacz, zarzucamy jego. No, jak się pozbędziemy serów, to powiem wam szczerze, idę już od razu pozbyć się tego starczą. A potem nie wiem, co następne będzie. Jeszcze pomyślę. Ale zanim coś, to tak... Na obecny moment muszę coś zrobić. Na pewno berserkera jednego, chociaż tutaj mi się przydało dorzucić. A tu jakaś sytuacja, dobra, jest dobrze, więc... Tak. Dobra, nie aktywuję areny, jeszcze nie ten etap. Rozbudowa. Złoto, dom, rozbudowa, zdecydowanie rozbudowa. Tu mamy lancera, mamy, dobrze, czyli Dorzucę go tutaj, chociaż tamta strona wiem, że teraz jest bardziej potrzebująca. Chociaż mówiłem, że już ich nie chcę, to jednak tego dorzucę. Co najmniej 100 złota nie mam. Wyrzućcie już z miasta, okej, fajnie. W sumie i tak nic lepszego nie mam do roboty z tymi mieszkańcami niż zboże, więc no. Mamy rozbudowę. Jak tylko zrobię 50, to muszę jej użyć, nie chcę, żeby przypadła. A to oznacza tylko tyle, że albo tutaj, żeby mieć więcej mieszkańców, albo tutaj trochę więcej zarabiać za pokonanie. Ze względu na problemy z pieniędzmi, no chyba to jest oczywiste, że biorę więcej łupów. Dobra. Polowanie. Gladiator. Overheal. Teraz pierwsza pomoc by się jeszcze przydała szybko. Akurat się trafiła. I kolejny overheal. I kolejne co? I jeszcze co? I na detekon. Ale niestety tutaj za dużo wzmocnienia nie dostali. Padli berserkowie. Smutne. Dobrze, z tej strony łowisko. Jedna karta, kiedy zdogram 10 kart. Nie. Ekspansja terytorium, nie. Ulepszenie. Overheal jak działa? No, za mała różnica moim zdaniem, żeby to się opłacało. Pierwsza pomoc 60, dobra. Jest to może najlepsza opcja, ale no. Lepszej nie mamy. Jak to mówi? Po prostu klasyka, jak się nie ma, co się lubi, co się nie ma. Więc no. On jest tutaj w krytycznym stanie. I w sumie tam jest dobrze, więc zróbmy tak. Cześć, kupiec, masz coś ciekawego? Dobra, mam farta, tym razem nie miał nic, co bym chciał kupić. Proszę, proszę, widzicie, jak ta strona się dobrze trzyma? W sumie dawno mleczyłem, ale i tak, ładnie. Trochę gorzej tutaj. Nie ma co się bać z overhealem, po prostu pierwszą pomoc zarzucimy. Inne takie aspekty. Naprawdę nie ma co się z tym wszystkim bawić, po prostu musimy przetrwać jak najdłużej. Dobra. Brakuje mieszkańców. Znowu. Chociaż lancerze, jak widać, dobrze sobie radzą. Póki co z odpieraniem, więc to może nie jest aż takie istotne. Dobra, obuwniczy, agro nie. Domek, ulepszenie. Wezmę ulepszenie, nawet jeśli rzucę je na domek, co... Moim zdaniem to jest znacznie lepsze niż stawianie kolejnych domów. Dobra. Mogę jeszcze użyć tego sera na szczęście i... Fajnie by było poczekać, aż to się skończy, by chociaż tego berserkera jednego jeszcze dorzucić. Bo w moim odczuciu to jest teraz tak działa, jeśli chodzi o naszą armię. Mamy lancerów, którzy przetrzebiają szeregi wrogów. I to nawet nieźle. Ale jeśli chodzi o prawdziwe obrony, to jednak berserkerzy są lepsi. Ciężej ich zabić. A tu zaraz jeden lancer padnie, tak czy siak, więc... Bez medyczek lub większej ilości pierwszej pomocy, to nie ma dla nas nadziei. A właśnie, próba pierwszej pomocy. No. To tyle w temacie. Jak mówiłem, przyda się medyk albo pierwsza pomoc. Mamy. Mamy, o co bym prosił. I medyk, który leczy za 15, super. Dobra. Tak. I teraz, gdzie jest więcej lancerów? Pewnie tam jest, tutaj jednego też. I proszę. Pomału zaczyna to się jakoś zakolorowywać i w ogóle kształtowywać w sposób lepszy. Żeby nie było, nie mówię, że to już jest po prostu ideolo, udało się czy coś. Pewnie jeszcze niejednokrotnie okaże się, że nie, ale... Powiem wam szczerze, i tak jestem zadowolony z tej rozgrywki. Nie dość, że odkryłem nową jednostkę, której jeszcze, tu powiem wam szczerze, nie widziałem ani razu. Od kiedy oczywiście Ratropolis zostało przemieszane, że tak nazwę. To jeszcze na dodatek właśnie potem, pomimo tego, udało mi się już zrobić taki sam wynik jak tam. Przy czym tym razem... Nie wiem, co chodzi z tą jedną pojemność ręki. Ale dobra. Chyba nie będzie... No, nie jest mi dane odkryć, o co chodziło z tym. I dobra, tak czy siak. Niech biją, zabiją. I w sumie teraz, kiedy mam chociaż po tym jednym medyku na każdą stronę, mogę zarzucać to wszystko, że tam to leczenie i tak dalej. Nie. Muszę usunąć kolejny ser. Muszę po prostu zmniejszyć swoją talię, rozumiecie? 20... A. Okej. Już zrozumiałem, co się dzieje. Super. Powiem wam szczerze, bardzo super nawet. Za każdym razem będziemy dobierać pełną rękę teraz przez jakiś czas. Właśnie, hej kupiec. Masz coś ciekawego? Dobrze. Dobrze. Czy coś z tego bym potrzebował? Nie. Nie biorę nic. Nadciągaj bossu. I teraz jeszcze by było tak ciekawiej. Zrobimy takie coś. Dorzucę dodatkowego medyka. Wiem, że tam można było kogoś innego, ale wolę mieć dwóch medyków, którzy są przygotowani na różne kiepskie sytuacje niż wojsko, które i tak zaraz padnie, bo nie ma jak go uzdrowić. I teraz tak, lancera nie mogę. Więc zarzucę berserka. I proszę, jak się dobrze dzieje. Prawda, medyk tylko działa, jak oni już wracają, ale... To też jest trochę problematyczne, chociaż... Czy ja wiem? Nie, jest dobrze. Niech nas sporządza listę. Nie, wykonuję tylko wolę ludu. Oczywiście, nie, wykonuję tylko wolę ludu. 10 kart szkilów. Legendarna karta, zobaczymy, czy coś fajnego. To jest fajne, ale nie. Zobaczymy tu. I czy jest tu jakaś karta, która się nam przyda? Zdecydowanie. Okej. Max HP albo obrażenia. Jak już będziemy mieli pełno sposobów na leczenie, wezmę obrażenia. O, super. Koteł mi się pojawił w pokoju. Tak więc... Chyba zaraz będę musiał zatrzymać przez chwilę wszystko. A, dobra, uciekła już. Już kot. No już kotka uciekła. Więc jest dobrze. Okej, to teraz tylko przemieszanie szybko. Stawiam namiota. Gdzie jest jakieś fajne miejsce na niego? O, dobra, niech będzie tu. I tak, medyczka, gladiator. Tutaj damy strażnika, shielda. I dobra. Tu, tak, tak, tak. I armia nie dosyć, że dobrze w stanie, to jeszcze zaraz się wzmocni się. Au. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co o tym myśleć. Apartament. Mógłby się przydać, ale tak jakby miejsca nam zaczyna brakować, więc... No muszę podziękować. O, łowisko. Zobaczmy, co w ogóle tym razem za ciekawostki dostaniemy z niego. Klasztor i... Comradeship, czyli w sumie takie... Fajny bonus, który rozdziela równo na całą armię moją obrażenia. Zarzucę to nawet, czemu nie? Prawda, więcej roboty przy leczeniu będzie. Swoją drogą zarzućmy tutaj może już tego klasztora. Łatwiej będzie się pozbywać kart, których nie chcę. Jak tam jest z tym? Dobra, leczenie. I proszę. Ulepszenie, zdecydowanie. Będę mógł dzięki temu częściej to robić. Przy okazji wiem, że spore ryzyko, ale... Tak, zrobię to. I teraz co by tu rozbudować? Klasztor? Może... Może arenę? Klasztor. Nawet jeśli to jest trochę dziwne, że ulepszam klasztor, czy coś, co pozwala mi tracić karty, to czuję, że to może być dobry wybór. Dobra. I swoją drogą, tak, wiem, że trochę nieoptymalnie to wszystko zrobiłem, ale mało mi jeszcze interesi. Najważniejsze jest to, że no, na ten moment pewnie dostanę to, czego potrzebuję, czyli po pierwsze... A, tu potrzeba 3 szczurów. Dobra. To pierwsza pomoc w takim razie. Tak. I lecimy. Sądzę, gdybym zdobył tą skórę jako już taką kartę stałą, to chyba bym sobie wziął. Łatwo to pomoże mi wielkie pojemności rąk tworzyć. Dobra, przy okazji klasztor ile jeszcze? Muszę się pozbyć ostatniego sera. I dobra. Idziemy tutaj, to na wszelki wypadek tak. I obserwujmy, jak po prostu się to wszystko toczy samemu. Zwolniła się dwójka, więc tak. Co mam za kartę? Immortal. Wezmę go szczerze. Kilku takich może się przydać na to wszystko. I teraz usuwam to, potem usuwam tego milicjanta z tarczą, bo nie będę ukrywał wam, powiem szczerze, już zdecydowanie nie chcę ich więcej. Zwykły strażnik, medyk czy coś, super, ale nie milicjant z tarczą. Dobra, co my tu mamy? Kuźnia, super, ale to trochę za późno na to wszystko, więc nie, nie dzięki. Przemieszać. I super. Garncarstwo. Aktywujemy bossa. Oj. Chyba nie miałem z nim do czynienia, powiem wam szczerze. Dobra, już widzę jakiego typu to jest gościu. Leczenie dla całych moich oddziałów. Na wszelki wypadek zresztą tutaj jeszcze berserka. Nie wiem w sumie jakiego berserka, medyka. Tak, teraz berserka. Immortala. Ja to wiem, że starce będą wielkie, to Lansera jeszcze dorzucę. Teraz tak, tutaj gladiator. Niech sobie będzie, wiecie. Żeby nie było, że faworyzuję. O, kowal dostałem. Fajnie. Nie, rescue nie będę używał. Nie ma co sobie utrudniać życia. Jakkolwiek by to miało wyglądać, to utrudnienie. Otworzę parlament, ulepszę jedną kartę albo... Haha, już nie. Przetransformuj jedną kartę w legendarną kartę. Nie. Ulepsz. Dobra, znaczy otworzę parlament. I teraz kogo bym mógł tu ulepszyć? Okej, ten gościu, jak to ulepszę, to super. U niego... życie nawet fajnie wzrośnie. A medyk... Trochę większe leczenie. Ale szczerze, ze wszystkich opcji chyba najbardziej się opłaca gladiatorów, żeby chociaż więcej trochę tego HP mieli na start i szybciej się rozkręcali. Dobra. Rządźcia. No, lepiej trafić nie mogłem, powiem wam szczerze. Częstsza moc. 4 na 12 swoją drogą już teraz, podkreślam. A nie dosyć, że to co jeszcze, no... Ogólnie wszelkie benefity tego. Dobra. Teraz tak, overheal. Dostaną w ten sposób, zwiększenie trochę. I jak tam mamy z tym? O, akurat idealnie. Więc dobra, żegnaj milicjancie. Dobrze nam służyłeś, ale nareszcie masz czas, by przejść na emeryturę. Spokojnie żyć sobie jako zwyczajny szczur. I jesteśmy teraz pod kreską. Jestem tylko świadom, ale no. Akurat z tym nic nie zrobię. Dobra. Czy pierwszą to trzeba zarzucić? Nie sądzę. Jeszcze trochę za wcześnie na to. Potem patrząc na to, ile ich mamy, to... Dobra, teraz może zarzucę jeszcze. Jak wygląda tutaj sytuacja? Mógłbym barenę aktywować, ale... Kolenie. Okej, dobra, super. Aktywujemy to, dostajemy ludzi. Największe piękno po prostu wszystkiego. Co prawda byliśmy poniżej kreski, więc teraz po prostu jesteśmy już na równi. I tak, jak to wygląda? Nie bardzo dużo tutaj, bo w sumie dalej jest... Szczur Królewski się trzyma. Są strażnik królewski, ale ja go nazywam Szczurem Królewskim, raczej szybko to się nie zmieni. Tak czy jak jestem bardzo dumny z tego, jak udało mi się go w końcu doprowadzić do stanu ostatecznego bez umierania na YouTubie. Dobra, namiot? Tak, namiot zdecydowanie, bo teraz co tyle samo, ale na szczęście częściej. Znaczy nie częściej, tylko ten mocniej, więc będzie dobrze. Aktywujmy i teraz 5 kart powodzi, albo minus 3 recizon. Oczywiście 5 kart powodzi. Ze złotem teraz nie mamy jakichś wielkich problemów, więc zdecydowanie. Dobra, zobaczmy jak tutaj sytuacja wygląda. Okej, tutaj jak? Okej. Użyjmy tego jeszcze, niech na pewno mają wszystko pod dostatkiem i tak. Klasztor, czy mogę coś usunąć, co nie jest mi jako tako potrzebne? Szczerze powiedziałbym, że nawet tą kartę, że kupiłem i chciałem tego używać, ale teraz nie. Sądzę, że naprawdę nie ma tego sensu, ranienie wrogów za 2 obrażenia. Może to być, znaczy ranienie się za obrażenia może być naprawdę cenne, ale... Okej, gdzieś ktoś umarł, więc załóżmy, że tak, tutaj i... Jak sobie radzą? O, super. Kliknę poza obszar. I dobra, nadciąga bossu. Więcej jak nadciąga bossu, to tutaj damy tak, tak, dla bezpieczeństwa. Właśnie skrzynka, jeszcze zapomniałam skrzynce, tak. Coś fajnego mamy? Powiem szczerze, więcej mi nie trzeba. Taka jedna wieżyczka zdecydowanie wzmocni przeżywalność tego wszystkiego. Aha, wszystkie powodzie naraz. Nie powiem, żebym był z tego powodu zachwycony, ale przynajmniej się ich pozbyliśmy. Dobra, mur obronny. Szczerze? Mogę nawet postawić dodatkowy mur. Nieważne z której strony, bo żadna jeszcze nie ma niczego szczególnego. Jeszcze raz to dorzucę. Ale jako, że tutaj idzie bossu, chyba od tej strony zacznę poszerzać jeszcze bardziej granice. A, właśnie łowisko, zapomniałem o nim. Akademia. Szkoda, że nie mam na nią miejsca. Teraz to nawet bym postawił. Chociaż nie, w sumie to nie ma już sensu dla mnie. Dobra. I teraz dawać mi mura. I przy tym murze, powiem wam szczerze, postawię wieżę. Wiem, że powinienem pewnie ją stawiać teraz tam, gdzie jest teraz atak czy coś, ale... No, skoro chcę rozbudować obie strony, bo nie ukrywam, tak, chcę i to bardzo nawet, to nie ma sensu stawiać wieżę, po czym od razu rozbudować, potem się wściekać, że ta wieża jest bezużyteczna. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nawet bym powiedział inaczej, że jest bardzo źle. Nie wiem, czy cała umiera. Szybko, 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 dobra. A już po problemie. A cała armia w jednej chwili powraca, jeszcze na bezpieczeństwa pierwsza pomoc. Dobra. Do medyków wytraciłem, ale... Okej, mury, inne takie rzeczy, fajnie. Ulepszenie karty, ale nie no... Stanienie wszystkich kart militariów. Czy wy wiecie, co to dla nas oznacza? A właśnie, przy okazji klasztor. Czy jest coś, co jeszcze bym chciał usunąć? Szczerze, to zboże. Dobra, gościu, co teraz chcesz? A, zbieranie kart gratisowe. Okej, i teraz tutaj co mamy? Wezwanie do broni. Teraz gro... To już tego nie chcę. Wezmę sobie. Czemu nie? Dobra, teraz tak, tak. Tutaj tak. Tego tutaj. Nikt nie jest ranny, więc to nie jest problem. I teraz tak, przydałoby się obserwować to wszystko, żeby połapać dodatkowe karty. Dobra, medyk. Obóz tutaj. Dobra. Dobra. Jak to wygląda z tej strony? Stabilnie, więc nawet nie trzeba się inaczej przejmować. I teraz tak, ulepszenie, ulepszenie. Ulepszenie mam teraz często, więc to nie jest jakaś wielka strata, ale zacznijmy od nich. Bo jednak lancerzy tyle dobrego zrobili dla nas jako ogół, że zasłużyli sobie na to, żeby no, zostać ulepszeni jako pierwsi. Dobra. Ja jeszcze zarzucę to, niech się cieszą, że tam może się wyzdrowiają, będą mieli więcej HP max. Coś. Nie wiem, czy tak dużo tutaj poumierało tego, czy co, że nagle mam 10 wolnych? Oj. Kiepsko. Większość budynków? Nie. Traci połowę złota, niektóre budynki zostały zniszczone. Elitarnia armia ochotnicza. Zdecydowanie. I to jest tak, domek. Muszę co prawda podnawiać budynki, zanim cokolwiek. Powiem wam szczerze, ale nie mogę stracić całego złota, to jest jeszcze... Jakbym to stracił, to już byłby nasz koniec, powiem wam szczerze. Po prostu mówię to z mojego doświadczenia. Jeszcze gdzieś się coś zniszczyło? Na szczęście nic takiego wielkiego. I powiem wam, jesteśmy już bardzo blisko końca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy naprawdę uda nam się tego dożyć. Jako, że z tej strony idzie wróg, to robimy tak, tak. Ja jeszcze zarzucę to. Jest gdzieś jakieś miejsce wolne na domek? W sumie tam daleko. No i niech się dzieje, co się ma dziać. Dobra. Dobra. Podlecz ich, żeby nikt nie padli. Teraz tak, medyk tutaj. Lancer w sumie też tutaj. Ta strona jest bardziej oblegana. Wszystko, niech idzie tutaj, po prostu się cieszę. Znowu nie użyłem mocy. A w sumie mogłem. A. Ale okej, nie ma co się przejmować. Giną nam. Ale i tak, mówię szczerze, nie ma co się przejmować. Mamy aż za dużą szansę na to, że tak się uda. Dobra. No. I po temacie. Co tym razem dostaliśmy? Berserker, gladiator, strażnik. Okej, tak, tak. Okej, jeszcze muszę zobaczyć tylko szybko, co chcę kupić. Nie ma niczego, co by mi się przydało. Na ten etap mógłbym kupić niby namiot kolejny, ale nie. Właśnie klasztor. Tak, jak już jesteśmy przy klasztorze, w sumie co? Garncarstwo i polowanie. To są rzeczy, których już nie potrzebuję i głównie mi będą teraz przeszkadzać. Dobra, zarzucamy skórę. Sytuacja opanowana, tutaj też opanowana. Wow, 33 wolnych nagle. I już się zaczyna to co właśnie chciałem. I kolejny raz skóra. I swoją drogą jeszcze skóra niech będzie. Może ulepsza. Nie wiem, czy jest wielki sens tego, ale... Dobra. Wiecie co? Oto i jesteśmy. U kresu naszej podróży. Dobra, to się zdecydowanie przyda. Powiem wam szczerze, nie zostało już nam nic innego, jak teraz rozkazać całej armii wyruszyć w jedno miejsce i przygotować się na ostateczny osąd naszych możliwości. Okay, jak tam idzie z marszem? Nie najlepiej. Naprawdę nie najlepiej, ale zdążą chyba. Zdecydowanie powinni zdążyć. I na koniec mógłbym jeszcze to niby zrobić, ale... Wiecie co, nie. Nie teraz. Nie tym razem. Nie w tym momencie. A więc oto fala 30. Finałowy boss. Ostateczne starcie. Decyzyjny moment. I osąd naszych wszelakich możliwości przygotowawczych. Jak widzicie, zaliczymy to bezproblemowo. Dobra, może nie aż tak bez... Dobra, bezproblemowo. Właśnie dlatego, że armia z drugiej strony przyszła z opóźnieniem, co spowodowało, że w sumie... Po prostu nieważne, z której strony sowa będzie atakowała i tak jakaś armia będzie ją dalej biła. Taka ciekawostka, nie jest to jedyny boss, którego można tutaj spotkać. I ja znam jeszcze innych, ale... Co mam to rozpowiadać? Dziękuję bardzo. Udało nam się. Wkrótce po triumfie w ostatniej bitwie wszystkie szczury w Ratropolis zgromadziły się wokół ratusza i wychwalał cię. Witaj, wielki przywódco! Niech żyje Ratropolis! Ratropolis jest teraz twierdzą, bezpiecznym przystaniem dla wszystkich szczurów przed wszelakim zagrożeniami. W mieście nie trzeba już robić nic więcej. Może to być dobrym pomysłem wybrać się na wakacje i przejść na emeryturę jako legendarny bohater. Nie da się niestety panować dalej, bo tryb Nightmare czegoś tak jest wyłączony. A więc wycofaj się. Zakończ panowanie i zakończ grę. Udało nam się. I tutaj tym samym mogę wam, ludziowie, powiedzieć o to, jak wyglądały kiedyś moje rozgrywki w większości. Serio, tylko 300 punktów? O, dobra, to przyznam szczerze, że odblokowanie tych kart naprawdę będzie nie najłatwiejszą sprawą. Mamy fajną muzyczkę, co prawda cicha, bo ja ogólnie mam cicho to wszystko ustawione. No i się cieszą tutaj, widać, że coś. Co tego mam tutaj przedstawione dwie bardzo fajne karty. Po pierwsze muszkieter, po drugie hammerrat, chyba czegoś tak bardzo przydatne jednostki, powiem szczerze, ze starych lat, teraz nie wiem jak to jest. Ale tak czy siak, zwyciężyliśmy. Napisów końcowych wam jednak oszczędzę, bo nie czuję, by były do czegokolwiek potrzebne. I udało nam się odblokować kolejne karty. A więc tak, defensywa, kontra, defensywna pozycja. Defensywa. Przez następne 15 sekund minus 2 do ataku, plus 1 do pancerza dla grupy. Inaczej mówiąc, cała grupa ma mniejszy atak przez 15 sekund, ale dostaje jedno obrażenie mniej z każdego ataku. Kontra. Przez następne 15 sekund... Okej. Po prostu grupa zadaje obrażenia w wysokości 200% pancerza wszystkim, którzy ich zaatakują w walce wręcz. I pozycja defensywna przez następne 15 sekund plus 100% pancerza wybranej grupy. Fajnie to będzie się kombiło na pewno z tarczo-rekrutami, którzy są no, na najwyższym stadium, czyli legionnier, czegoś tak. I swoją drogą proszę, udało się. Przywódca nawigator. I co on tu ma? Okej, kiedy... Szczen, jak to się nazywa? Przetasowanie robisz, czyli nową rękę ciągniesz. Więc 1 sekunda do odnowienia przetasowania za każdą kartę, którą odrzuciłeś, czyli po prostu te, które chyba nie zużyliśmy czy coś. I nie wiem, co to jest stok, ale 1 + 1 za poziom lidera, stok na kartach w ręce, czyli powiedzieć coś na zasadzie użycia czy coś takiego. Jak to będzie działało? Zobaczymy już w następnym odcinku. Na obecny moment wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że spodobało wam się, jak tym razem w końcu nie zostałem jedną wielką lamą i jełopem i zwyciężyliśmy. No i to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.